Każdy z nas grał kiedyś w Minecrafta. Czy spędził nad nim całe dzieciństwo i rozwinęło to jego kreatywność do tego stopnia, że aktualnie jest dobrze prosperującym architektem? Czy tylko przelotnie uruchomił tą grę i chwilę pokopał sobie w ziemi? To oczywiście kwestia indywidualna, natomiast fakt jest jeden. Minecrafta zna każdy. Oczywiście jak w każdej popularnej grze, tak i w Minecrafcie mamy do czynienia ze specjalnymi technikami na bycie lepszym, dzięki którym w łatwy sposób jesteśmy w stanie zdobyć przewagę nad naszym przeciwnikiem. I tak jak w CS-ie czy Valorancie będzie to znajomość line-upów, tak by odpowiednio rzucić granat, tak w Minecrafcie będzie to chociażby umiejętne klikanie myszką. Choć sposobów na to jest kilka, to my dzisiaj skupimy się na jednym szczególnym, a mianowicie na drag kliku. Wykorzystamy w tym celu myszki od SPC Gear, czyli Gemma Plus oraz Lixa Plus Wireless, który swoją drogą niedawno miał swoją premierę i którego moją recenzję znajdziecie tutaj w karcie. Są to myszki, można powiedzieć, bardziej przystosowane do drag klika, także sprawdźmy, jak on sobie tutaj działa. W założeniu drag klika nie chodzi o to, żeby bezpośrednio tak klikać palcem w myszkę, tylko żeby tak jakby przejechać, pogłaskać ten przycisk myszki w ten oto sposób, żeby powstało tarcie i żeby ten palec, odbijając się, po prostu jak najwięcej razy uderzył ten przycisk, żeby powstało jak najwięcej kliknięć. Zapytacie się pewnie, do czego przydaje się nam taki dziwny sposób obsługi naszego gryzonia, i już spieszę z odpowiedzią. Jest on wykorzystywany głównie w Minecrafcie do stawiania większej ilości bloków w krótszym czasie. Najczęściej używa się go na serwerach Bedwars, na przykład aby szybciej dobudować się do naszego przeciwnika. Żeby pokazać wam, jak wielką różnicę robi ten konkretny sposób klikania, możemy porównać go tak naprawdę do zwykłych kliknięć myszką. Jak widzicie, używam tylko mojego palca i klikam w to w sposób normalny. Wyklikałem 72, czyli przełożę to na około 7,2 cpsa. Natomiast teraz zamienimy się z moim operatorem miejscami, on użyje swoich umiejętności drag klikowania i w przypadku drag klika wyglądałoby to w ten sposób. No i kurczę! Ładnie siadło! Ładnie poszło! Chyba jednak ma to jakiś wpływ! No oczywiście, że ma! 320 na godzinę klikasz, wyobraź to sobie! A dla jeszcze lepszego efektu, myszkę możecie okleić sobie taśmą izolacyjną i wtedy możecie już iść po prostu po rekordy! 126! Jest różnica o wiele z taśmą, nie? Siadło! Myszki SPC mają jeszcze jedną dość istotną przewagę nad chociażby moim starym rywalem, a mianowicie możemy w nich ustawić czas reakcji przełączników, czyli po prostu czas, co jaki może nastąpić aktywacja klawisza. Jest to przydatne właściwie tylko przy robieniu drag klika, bo w ten łatwy sposób możemy zdecydowanie zwiększyć ilość rejestrowanych wciśnięć, a co za tym idzie, zdecydowanie zwiększyć również ilość naszych CPS-ów. Dla Gemma Plus wartość ta fabrycznie wynosi 20 milisekund, co przekłada się na około 8 cpsów, natomiast gdy zmniejszymy sobie key response do powiedzmy 2 milisekund, tak żeby wciśnięcia były rejestrowane przez myszkę dużo częściej, to ilość naszych cpsów, jak widzicie, widocznie wzrośnie. Także naprawdę przy tej technice klikania SPC rozkłada na łopatki całą konkurencję, i to nawet kilka razy droższą, bo dzięki tak prostej opcji, której nie widać u innych producentów, jesteśmy w tak wielkim stopniu w stanie poprawić prędkość naszego klikania. Czy w takim razie drag klik jest zły dla naszej myszki? No na pewno większość producentów nie zakłada, że będziecie z niej w ten sposób korzystać, a ci, którzy to przewidują, najczęściej celowo go blokują, aby ich sprzęt przetrwał wam jak najdłużej, a przynajmniej do czasu, dopóki nie skończy wam się gwarancja, no bo nie jest do tego przystosowany. W przypadku SPC jednak nie tylko mamy dedykowane temu opcje w oprogramowaniu, ale też nie przez przypadek w ich myszkach, a przynajmniej niektórych, znajdziemy przełączniki o wytrzymałości aż 80 milionów kliknięć, co jest naprawdę gigantyczną liczbą, która jak najbardziej w przypadku wykorzystania myszki pod drag klika jest pożądana. Także widać, że SPC Gear przewidziało takie zastosowanie i gryzoni i nie powinno być raczej z nimi problemów nawet po czasie. Zdecydowanie lepiej drag klikowało mi się na myszce GEM ze względu na jej brak dziurek, przez co po prostu mamy większą powierzchnię do drag klikowania i wychodzi on prościej. Też dla mnie osobiście lepiej ona leży w dłoni i ma lepszą fakturę. Także widzowie, na Lixie macie te dziurki i one wam trochę zmniejszają powierzchnię, na które po prostu możecie robić drag klika, przez co GEM wygrywa w tej kwestii. Myszki do dzisiejszego odcinka dostarczył mi sklep Techlord, który jest stosunkowo nowy i mało znany na rynku, natomiast swoim asortymentem absolutnie nie odstaje od gigantycznej konkurencji. Oczywiście zarówno tego Gemma, jak i tego Lixa możecie nabyć z linku pod filmem, a tymczasem ja chciałbym się z wami pożegnać, także zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wpadajcie na mojego Instagrama, a ja się z wami żegnam, do kolejnego odcinka, siemanko i cześć!